No i siemanerko, dzisiaj kilka słów na temat spawania, takiego dla początkujących. Jak wiadomo, do spawania będą potrzebne takiego podstawowego spawania elektrycznego, elektrodą. Będą potrzebne elektrody, mam tu elektrody, kurczę, akurat, o, tak jak widać, OK63300. Są to elektrody do spawania nierdzewki, czyli stali chromoniklowej. Spawareczkę mamy tutaj. Materiał jakiś stary zaraz przyciągnę z maszyny. No. Z odpadów. Widać, że tutaj chłopaki sobie trenowali. Bardzo dobrze. No, ja sobie wezmę. O. Może to te dwa kawałki. I zaraz powiem co i jak zacząć swoją przygodę ze spawaniem. O, no i dobra. Także materiał mamy, elektrody mamy. Maszyna jest włączona. Coś na temat elektrod powiem jeszcze. O, na każdym pudełeczku pisze, do czego te elektrody są. O, jakie długie. Ile jest sztuk w paczce, ile ta paczka waży, że to są elektrody 3,2 mm, 350 mm długie. Tutaj, kurczę, to jest, że 316L, czyli spawanie stali chromoniklowej, czyli popularnej nierdzewki. No i tutaj ważne jest, jaki prąd trzeba by było zapodać do spawania tego. Tutaj na tych elektrodach jest prąd od 60 do 125 A. Uzależniony jest ten prąd od, no, od grubości materiału. Czym cieńszy materiał, tym niższy prąd. Czym grubszy materiał, tym prąd większy. Natężenie prądu, amperaż. No i tutaj wszystkie metody, jakimi można spawać te elektrody. Ja dzisiaj pokażę tą pierwszą, podolną, i spaw pachwinowy. Także co? Przygotuję sobie tutaj ten cały materiał i pokażę pokrótce, jak zacząć swoją przygodę ze spawaniem. Co jeszcze ciekawe, jak zaczynamy spawać pierwszy raz, to dobrze jest wziąć sobie na przykład oprzeć elektrodę, zajarzyć łuk i oprzeć elektrodę na materiał. I ona nic nie ruszać, ani w tył, ani w przód pchać, po prostu oprzeć i sobie pomalutku ta elektroda sama będzie schodziła. Na końcu tutaj będzie się wytwarzał taki jakby koronka na otulinie, tak jak tu widać. O. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, wyostrzy czy nie. O, tak jak widać, o, zrobiła się taka koronka z otuliny, tak jakby to była rurka, a to jest nic innego jak tylko po prostu, o właśnie teraz, metal zawarty w elektrodzie, czyli ten cały drut, rdzeń, on się po prostu szybciej wytapia, aniżeli ta cała otulinka dookoła, co powoduje to, że taka malutka koroneczka się tworzy, o, można ją obłamać, o, i tu już jest teraz czysty drut. I to właśnie koroneczka, która się wytwarza, powoduje to, że można sobie oprzeć i nam nie zewrze elektroda do metalu i ona będzie pomalutku sama sobie schodziła. Zaraz pokażę, jak właśnie w taki sposób technikę spawać. Najpierw wezmę sobie to jednak, połączę, żeby to ładnie było połączone, przygotowane do spawania i wtedy raz pokażę, jak spawać taki metal stykowo. Później delikatnie przefazujemy i znowuż pokażę, jak przespawać delikatnie przefazowaną. Taki materiał, jak jest na styk, bez farzy żadnej, jest trudniej troszeczkę pospawać, bo trzeba jednak tą elektrodę utrzymać na swojej pozycji, żeby ona ładnie pospawała nam ten materiał, żeby nam ona nie uciekła w bok gdzieś. A jak przeszlifujemy, zrobimy rowek, to elektroda praktycznie rzecz biorąc sama będzie się trzymała jak w torze bobslejowym do samego końca.
Także co? Przygotowuję hefty, dwa i spawamy. No i tak jak mówiłem, prąd spawania tutaj na tych elektrodach, niech wyostrzy. Wyostrzy czy nie? No ostrzy. Prąd spawania to było od 60 do 129, do 125. No i sobie ustawiamy, powiedzmy, na tutaj na tej maszynie stówkę, albo nawet troszeczkę, o, a niech będzie 100. Będzie 100 amper i na tych 100 amperach będziemy próbować spadać. No i dobra. Uziemienie podłączone. Żeby sobie przygotować, o, to tą koroneczkę sobie obłamię, żeby sobie zaheftować tenże materiał. Wstawiamy materiał. Będziemy próbować spadać. Świeżą elektrodę i spadamy. Odsunę trochę od kamery, żeby mi nie popryskało. No i dobra, trochę przeczekamy, żeby ostygło, a wtedy pokażę, jak to wyszło. No i dobra, dzieło to trochę przestygło. Jak ten spaw mój wygląda? Nie jest najgorzej. Wezmę go, trochę poczyszczę. No i proszę bardzo, spawik zrobiony taki. Też nie mam jakiejś wielkiej wprawy w spawaniu, ale myślę, że nieźle to wygląda. To jest taka jakby wersja trochę trudniejsza. A jeżeli sobie przygotujemy materiał w ten sposób, że sobie delikatnie przeszlifujemy, zrobimy rowek na elektrodę, będzie dla nas to o wiele lepiej. Będzie nam się to o wiele lepiej spawało, bo elektroda będzie sama się trzymała w miejscu, w którym ma być pospawana. Nie trzeba po prostu będzie celować w to. Teraz jak mamy przygotowany taki rowek, to generalnie rzecz biorąc, jak dołożymy sobie tu elektrodę na początku, zajarzymy i oprzemy ją i będziemy trzymać wszystko w jednym miejscu, to w momencie jak będzie się topiła rdzeń tej elektrody, elektroda sama będzie sobie opadała w dół i będzie tworzyła piękną spoinkę. Także pokazuję, jak to przespawać. Proszę bardzo. Znowuż tą koronkę urywam, odsunę i spalam.
I proszę bardzo, otwieram i trzymam. Trzymam w tym rowku. Elektroda sama. Się topi i utrzymuje odpowiednie miejsce. Po prostu brzeg elektrody w rowku się trzymał i ładnie przespawałem. No i dobra, teraz poczekamy chwilę, żeby to stygło. Opukam i będziemy patrzeć, jak to ta moja spoina wyszła. No i dobra. Opukamy. Trochę podrapiemy środką. Proszę bardzo. Spoinka. Jak ta lala. O wiele ładniej wyszła, aniżeli ta. Ta się sama prowadziła elektroda w tym całym, w tej całej fazie, a tą trzeba było po prostu trzymać. Myślę, że jak na któryś raz z kolei wyszły mi te wpady nieźle. Także co? Podsumowując tutaj to całe spawanie, zaczynamy od tego, że musimy mieć spawarkę, musimy mieć elektrody, maskę do spawania. No i na każdym pudełku piszę, co to jest za elektroda i na każdym pudełku mamy też pokazane, jaki jest, jakie są ramy spawania, czyli jaki jest amperaż, czyli tak jak dla tych elektrod od 60 do 125 amper. Ustawiamy sobie, czym cieńszy materiał, tym niższy prąd, czym grubszy materiał, tym większy prąd. Tutaj, żebym pokazał na razie to spawanie pierwsze, czyli w pozycji podolnej, a teraz pachwinkę jeszcze pospawam. Idę poszukać kawałek metalu i wracamy zaraz. No i dobra, przygotowujemy materiał do spawania w pachwinie. Tutaj tak samo ustawiamy elektrodę pod kątem, możemy ją oprzeć i po prostu sobie ciągnąć równo. Tutaj będzie widać, jak materiał zalewa mi, także nieraz może być taka sytuacja, że delikatnie elektrodę do góry podniosę albo na dół, tak żeby spoina mi się układała w całości, a żeby nie powstawały żadne dziury. Także pokazuję, jak to spawać. Prąd osobiście ten sam, to amper. I jedziemy. No i dobra, pachwina przespawana, odczekamy chwilę, żeby ustygło i zaraz obijemy ją i zobaczymy, jak to wygląda. No i dobra, spójrzmy, jak to się pospawało. No i proszę bardzo, spławik wyszedł taki.
Będzie to widać dobrze, czy nie w końcu? Wyostrzy. Nie za bardzo to ostrzy. No, ale widać, że spawik elegancki. W pachwinie równiutko położony. Także co? Podsumowując, do spawania są potrzebne elektrody, spawarka, maska do spawania, no i metal, który jest spawany. Jak ustawić prąd, zawsze jest na każdej paczce napisane. Także co, jeżeli taki delikatny, instruktażowy film na temat spawania się podobał, dajcie suba, dajcie palucha w górę. No i co? No i siemandero. Do następnego.